elektroduzy. Przybij piątkę! Pudło, przykro mi, jesteś za wolny. Lip, daj spokój! To tylko taki niewinny żart. Nie denerwuj się od razu. Teraz na serio. Przybij piątkę. Niestety, znowu o wiele za wolno. To nie jest śmieszne. Ale beznadzieja. Kika, co ty? Spróbuj jeszcze raz. A, masz rację. Może teraz się uda. Lip, przestań! Uwielbiam robić kawały. Patrzcie, kto przyleciał. Cześć, Ulanę! Co u ciebie, Volante? Bardzo dawno cię nie widziałem. O? Nie wytrzymam. Ojejku. Nie przejmuj się tym małym zgrywusem. Bardzo dziękujemy za przesyłkę. Do widzenia, Volante! To jest list od pana Melonika. Bądźcie ostrożni. Zlokalizowaliśmy stado elektrodus w tej okolicy. Uważajcie na nie. Stado elektrodus? A co to takiego? Dowiem się w minutkę. Wracaj do mnie, ty książko. Książko, dlaczego przed nami uciekasz? Ha, ha, ha! To w ogóle nie było śmieszne, wiesz, Lip? Znalazłam elektroduzy. Bardzo chętnie bym się do takiej przytuliła. Nie wolno ich przytulać. Zobacz, napisali, że jeśli dotkniesz elektroduzy, możesz doznać porażenia prądem. Porażająca informacja. Dobra, co zamierzamy z tym zrobić? Trzeba wymyślić plan, jak uniknąć spotkania z tymi... Elektroduzy! Lip, przestań! Zaraz doprowadzisz do tego, że przestaniemy ci w ogóle wierzyć. Chodźcie, dziewczyny. Mamy o wiele ważniejsze sprawy niż użeranie się z tym małym żartownisiem. Nie mogę doczekać się ich min, kiedy... Ej, a co to takiego? Założę się, że te elektroduzy są gdzieś tutaj. Może je ominiemy, jak... polecimy tędy. Myślicie, że to prawda? Danonku, chyba nie dasz mu się nabrać po raz kolejny, co? Nie. Ratunku! Tym razem nie żartuję! Co robić? Co robić? Ojej, oj! Dość tego, co ten Lip znowu wyprawia. Wystarczy już tych wygłupów. Trzeba mu przemówić do rozumu. Lip, to jeszcze stada. Stado elektrodus! Lip, wszystko w porządku? Musimy jakoś wspólnie wybrnąć z tej sytuacji. Kto chce mi towarzyszyć? Przygoda z Danubiem! Przygoda, tak jest! Uważaj, Vivi, za tobą! Widzieliście? Odleciał, bo Vivi go przestraszyła. Wpadłem na pomysł. Chodźcie za mną!
Odwróćcie skrzynię w stronę elektrodus. Lip, są już bardzo blisko skrzyni. Jeszcze chwila. Niesamowici! Te elektroduzy uciekają sobie! Lip, dobra robota! To było genialne! Posłuchaj, gdybyś wcześniej nas ciągle nie nabierał, to od razu byśmy uwierzyli, że lecą elektroduzy. Teraz to już wiem! Dostałem niezłą nauczkę. Przygoda. To prawda i wygląda pięknie w naszym albumie. Posłuchajcie, jeśli rodzice pozwolą wam obejrzeć, jak dotarliśmy do domu pana Korneliusza i odkryliśmy, że różnice czynią nas wyjątkowymi, kliknijcie tutaj.